Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Ja nazywam się Albert Rochicki. Miło mi powitać na webinarze razem z Adrianem Przybylskim, z szefem działu analiz fundamentalnych long term, jak również jest z nami Paweł Kuzi-Kuźma, szef działu analiz technicznych long term. Podczas dzisiejszego webinaru przedstawimy analizę zarówno fundamentalne, i tutaj będą konkrety, będzie samo mięso, czyli wyceny DCF, wyceny docelowe, które przygotuje Adrian, jak również będzie analiza techniczna, czyli połączenie dwóch szkół, dwóch metod analizowania spółek. Paweł na kilku interwałach przeanalizuje dla nas trzy spółki. Będzie to Delco, Grenevia, czyli były Famur, oraz Torpol, oraz jako bonus jedną spółkę na wasze życzenie, więc jeżeli macie swoich kandydatów, to śmiało można na czacie wrzucać propozycje, tylko prosimy bardzo jedną propozycję na osobę i tutaj przejrzymy sobie czat i Adrian wybierze spółkę do analizy. Plan spotkania dla tych, którzy nas nie znają szczególnie, myślę, że warto poświęcić kilka słów, żeby się przedstawić, żeby było wiadomo, dlaczego w ogóle mielibyście poświęcać czas dla nas. Czym jest projekt Long Term Mastermind? Również pokrótce omówimy wyceny spółek na żywo, tych trzech plus jedna bonusowa na wasze życzenie. No i sesja pytań, Q&A na samym końcu, tak około 21 z minutami, pewnie jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ja nazywam się Albert Rochicki, inwestuję własny kapitał od 23 lat, zaczynałem na początku XXI wieku. Założyłem portal longterm.pl w 2006 roku, w 2011 roku już była to moja jedyna działalność zawodowa, plus oczywiście inwestowanie własnym kapitałem. Jestem prelegentem na konferencjach, zarówno organizowanych przez Long Term, własnych naszych konferencjach Książęcia Street, jak i Wall Street organizowanej przez SEE, również Invest Cups, największa konferencja w Europie organizowana przez Comparik.pl. Można mnie też znaleźć na YouTubie, jestem też autorem książki Long Term, jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk, wydanej przez PWM. Paweł Kuzi-Kuźma wspomniany, to jest szef działu analiz technicznych Long Term na GPW, również w tym samym czasie jak ja zaczynaliśmy wspólnie, 23 lata na rynku. Doświadczenia zdobywał w Goldman Sachs i w domu maklerskim BZWBK, to jest obecnie Santander, ale wybrał pracę z nami w Long Term od 2018 roku, no i specjalizuje się ściśle w analizie technicznej, czyli w takim podejściu inżynieryjnym niemalże, ma swój system, analizuje wykresy spółek, czyli na bazie historycznego zachowania stara się wywnioskować przyszłe zachowanie kursu. Adrian Przybylski, szef działu analiz fundamentalnych Long Term, inwestuje na giełdzie aktywnie od 2006 roku. Doświadczenie zawodowe w OpenTFI, w funduszu inwestycyjnym i w Deloitte Polska również. Współpraca z Long Term od 2014 roku na pełen etat i specjalizuje się ściśle w analizie finansowej i w wycenie spółek DCF, czyli Discounted Cash Flow. Właśnie takie wyceny będzie dla nas dzisiaj prezentował, tych trzech spółek plus jednej na wasze życzenie. Adrian, czy jesteś z nami? Już jestem, żeby nie przedłużać, oddaję ci głos. Tak, trochę na początku wstępu o wycenie DCF. Metoda używana przez profesjonalistów została wynaleziona w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Najpopularniejsza wśród funduszy, wśród domów maklerskich. Skupię się na ilości, którą generuje spółka. Na przyszłych okresach, wiadomo, jak jest spółka stabilna, to można bazować na danych historycznych, ale też można jakieś robić założenia dotyczące przyszłości. No i finalnym celem wycen DCF jest poznanie wartości firmy i ocenienie potencjału wzrostu w krótkim i długim terminie na danej spółce. No, wycena DCF przydaje się w inwestycjach w akcje, przy debiutach, przy jakichś biznesplanach,
i przy firmach, które nie są notowane na giełdzie, i przy różnych projektach inwestycyjnych. Elementy wyceny, no, analiza wyników historycznych, o pierwszy czynnik, często jak są spółki z tradycyjnych branż, a te wyniki są powtarzalne. Tutaj widzimy dynamikę przychody, tak się zachowują przychody. To kluczowa kwestia, no i też marża zysku ze sprzedaży, też te marże są bardzo ważne. Kapitał obrotowy netto, no to są nakłady na zapasy magazynowe, na należności handlowe. Z kolei zobowiązania handlowe to jest kredyt kupiecki, który spółka otrzymuje od swoich dostawców. No i tutaj to nie wchodzi w koszty, dlatego to jest istotne, bo to często generuje nakład gotówki, tak? Trzeba wydać gotówkę na zwiększoną liczbę zapasów, na należności handlowe, a to nie idzie w koszty, dlatego też trzeba to ująć pod uwagę. Tak samo CAPEX, czyli wydatki inwestycyjne, to jest też koszt, a on nie jest ujęty bezpośrednio w koszty, tylko jest to po prostu, te wydatki inwestycyjne są po prostu amortyzowane. No jeszcze może sobie przepływy procentowe do zysku porównać i do przychodów, jak to wygląda. Przychody, marża, wyjściowy scenariusz na zero, czyli nie zakładamy wzrostu przychodu, nie zakładamy wzrostu zysku, dopiero takie coś można zakładać w momencie, gdy spółka ma jakieś perspektywy wzrostu i to wtedy jest taki scenariusz wzrostowy, dobrze, żeby spółka wykazywała potencjał, no, minimum 50% zysku bez wzrostu przychodów, bez wzrostu zysków. No i wtedy jest to, z jednej strony spółka ma duży potencjał wzrostu, a z drugiej strony jest to po prostu bezpieczne podejście. WACC, czyli średnio ważony koszt kapitału, to w dużej mierze bazuje to na rentowności obligacji, też na WIBORze, bo to można też WIBOR tutaj podstawić. I premia za ryzyko rynkowe to jest premia za to, że inwestujemy w spółkę giełdową, no bo jak się ma jakieś obligacje, to jednak to nie ma takiego ryzyka, przynajmniej skarbowe obligacje, a jednak tutaj przy giełdzie jest ryzyko, więc to jakby ten koszt kapitału własnego wyznacza minimalną stopę zwrotu, jaką oczekuje inwestor. Długu, no to na bazie tutaj, no też częściowo firmy są finansowane długiem, więc też trzeba wziąć ten dług pod uwagę i bierze się proporcje, tak, tutaj za kapitał własny przyjmuje się kapitalizację, czyli wartość rynkową, dług bilansowy i po prostu na tej bazie się wyznacza ten WACC, średnio ważony koszt kapitału, który tam potem służy do uwzględniania zmian pieniądza w czasie, no bo to jednak wraz z upływem czasu ta gotówka jest coraz mniej warta, tak, jakaś tam kwota 100 zł dzisiaj jest więcej warte niż 100 zł, które otrzymamy tam za 2 lata czy za dłuższy okres czasu. Więc to trzeba też wycenie uwzględnić. Kalkulacja FCFF. FCFF to jest gotówka nominalna, jeszcze bez zmian pieniądza w czasie, którą spółka powinna wygenerować. DFCFF to już jest zdyskontowane, czyli tu już uwzględniamy zmianę pieniądza w czasie. Widzimy, że 48,9 miliona złotych, które spółka generuje za rok, tak naprawdę będą warte 44 miliony złotych, a 40, tam te 9 milionów złotych, które spółka wygeneruje za 10 lat, dzisiaj są warte 17 milionów, tak? Czy tak naprawdę realna wartość tych pieniędzy wygenerowanych za 10 lat to jest 17 milionów złotych na ten moment. No i tutaj jeszcze wskaźnik wzrostu G często się dodaje, czy to jest element wycen tak naprawdę, który mówi o tym, jak będą te przepływy gotówkowe rosły w przyszłości. No tutaj bezpiecznie wychodzimy z zera. Jest też taki wzór, który bazuje na różnicy amortyzacji CAPEX-u i nakładów na kapitał obrotowy. I często jak jest przed CAPEX wyższy niż amortyzacja, no to wtedy to G jest większe od zera, ale wyjściowo G dobrze sprzyjmować na poziomie zera. No i na końcu dodaje się gotówkę i odejmuje dług oprocentowany. No i potem mamy cenę jednej akcji, tak? Jakby tutaj E to jest wartość całej firmy, equity, dzielimy to przez liczbę akcji i otrzymujemy cenę jednej akcji.
No i tu cała wycena DCF po lewej stronie, część historyczna, po prawej część ta przyszła. Na szaro kalkulacja WACC, a na żółto ten końcowy element wyceny, czyli obliczenie wartości jednej akcji. Mamy metody selekcji małej i średniej spółki. Głównie inwestuje w małe i średnie spółki. Wymieniamy raz na pół roku, raz na rok, w zależności od tego, jak mamy perspektywę. Jak mamy perspektywę, no to trzymam dłużej. Jak nie mają perspektywy, to często sprzedaję nawet krócej. No to tu właśnie zależy od tego, jakie perspektywy rozwoju ma dana firma. Kieruje się fundamentami oraz wyceną DC. No, jeśli chodzi o fundamenty, to żeby spółka była bezpieczna, nie była za mocno zadłużona. Jeśli chodzi o wycenę DCF, to oczywiście chodzi o potencjał wzrostu na wycenie, żeby ta wycena DCF spółki, którą kupuję, była minimum 50% wyższa od ceny, która jest obecnie na rynku. Podsumowanie wyników inwestycyjnych tutaj w tym roku 35% na plusie, no nawet lepiej niż szeroki rynek. Akurat w tym roku w pewnym momencie przeskoczyło na duże spółki, głównie na banki, bo tutaj też one w związku z tym, że są wysokie stopy procentowe i był też ten kredyt 2%, zaczął generować duże zyski. No i to też, więc ale taka nietypowo w tym roku też są duże spółki w portfelu, aczkolwiek no to też przyczyniło się oczywiście na plus do portfela, ale tamten rok był na minusie, bo też była ogólnie słaba koniunktura. Ale dużo mniejszym minusie niż tutaj szeroki rynek, no a ten rok też jest lepszy niż stopy zwrotu, które wygenerowały inne indeksy, znaczy główne indeksy warszawskiej giełdy. No i to jest za 2023 rok, to jest stopa zwrotu do 30 listopada. No bo co miesiąc robię takie podsumowanie portfela i właśnie ostatnie podsumowanie było na 30 listopada i tu są uwzględnione wszystkie koszty prowizji i tak dalej, poza podatkiem od zysków kapitałowych. Portfel pokazuje na wątku portfel Adriana na forum longterm.pl. Tam pokazuje skład portfela, ruchy na portfelu. Jak ktoś kupuje bądź sprzedaje, to informuje o tym. Informuje, jaka była cena zakupu i sprzedaży akcji i jaki jest udział wagowy spółek w portfelu. Także jak ktoś jest na longterm.pl, to zachęcam do śledzenia. Ja dziękuję za tą część, przekazuję głos Albertowi, a my będziemy się słyszeć już po tej części prezentacyjnej na wycenach na żywo. Dziękuję bardzo, Adrianie. Gratuluję znakomitego wyniku za ten rok, 35%, także szacun. Dobra, to teraz zastanawiacie się pewnie, dlaczego chcemy dzielić się wiedzą, skoro zarabiamy na giełdzie, skoro mamy dobre wyniki. No, cytując klasyka, na giełdzie tak jak w życiu. Człowiek nigdy nie jest wystarczająco doświadczony, całe życie się uczy, a umiera głupi, jak mawiała moja świętej pamięci babcia. Okej, to teraz kilka słów o naszym programie Long Term Mastermind. Naszą misją, naszym celem jest, aby każdy z nas był jeszcze lepszym inwestorem i to się tyczy również nas samych. Tutaj możemy zapewnić, że nasze wyniki, nasze podejście, profesjonalizm się zwiększył wraz z prowadzeniem tego programu Long Term Mastermind, czyli my też się ulepszamy, ta interakcja z inwestorami sprawia, że mobilizuje to nas do jeszcze bardziej intensywnej pracy, do podejścia bardziej profesjonalnego do swoich inwestycji. Wiele osób prosiło nas o to, aby dostarczyć konkretne materiały, przekazać praktyczną wiedzę w unikalny sposób, czyli ta potrzeba wyszła właśnie od inwestorów, od społeczności long term. Kiedyś to były takie zwykłe subskrypcje roczne albo dwuletnia. Jakiś czas temu wyszliśmy właśnie z takim programem, z taką propozycją, ale to właśnie po waszych głosach, po głosach inwestorów, którzy prosili nas o to. Do tej pory dostęp do tej wiedzy miało tylko ograniczone grono inwestorów long term, czyli subskrybentów, a teraz dajemy taką możliwość właśnie szerszemu gronu
osób, które śledzą nas na YouTubie, na Facebooku, czytają bloga i tutaj między innymi właśnie wychodzimy szerzej i organizujemy taki tego rodzaju webinar, żeby tutaj zainteresować, zachęcić właśnie do przystąpienia do naszej społeczności. No i chcemy też poznać potrzeby inwestorów. Bez takiej interakcji wcześniej nie wiedzieliśmy tak do końca właśnie, na czym najbardziej zależy inwestorom. No, to był taki troszeczkę dyktat na zasadzie, no my nasze materiały przesyłaliśmy, codzienny newsletter, raporty top 15, a okazało się, że też inwestorzy potrzebowali interakcji takiej bezpośredniej w postaci konsultacji nawet na Skype, czy też takich cotygodniowych spotkań podczas webinarów z sesją pytań na przykład, tak, żeby lepiej zrozumieć. Czym nie jest Long Term Mastermind? No nie jest to szkolenie przede wszystkim, które wciskają różni szkoleniowcy, tego się tyle namnożyło, po prostu jak się wejdzie na YouTube'a, już ten algorytm wie, że ja jestem inwestorem, że się interesuję takimi rzeczami, no to ciągle mi jakiś guru tam podsyła kolejnych i najczęściej filmiki gdzieś w Dubaju albo na Karaibach. Po szkoleniu oczywiście zostawiają ciebie z tymi wizjami pracy przy komputerze, przy palmach. No niestety, życie jest zgoła odmienne, trzeba najpierw ciężko pracować na sukces, nie ma drogi na skróty, dlatego Long Term Mastermind to nie jest szkolenie jednorazowe, to nie jest weekendowe szkolenie, takie najczęściej spotykane, tylko program rozłożony w czasie, półroczny, a wielu inwestorów jest z nami od początku jego istnienia, od 2017 roku, teraz właśnie mija 13. edycja, od przyszłego roku zacznie się oficjalnie 14. edycja Long Term, to są półroczne programy. Czyli nie jest to kurs, nie traktujemy też ciebie jako kursanta, kursantki, ani my też nie chcemy być jakimś nauczycielem czy coachem biznesowym. Jesteśmy inwestorami takimi jak wy, pewnie z większym doświadczeniem od większości z was, ale również inwestujemy własną kasę na giełdzie, inwestujemy własny kapitał. Nie jest to coś, po czym zostawiamy ciebie samego siebie, to już mówiłem, tutaj jest wsparcie później, czy to w postaci właśnie cotygodniowych webinarów, ale też jest opcja, żeby mieć konsultację bezpośrednio, godzinna konsultacja tygodniowo z Adrianem i z Pawłem. 13 nagrań webinarów początkowych, nazwijmy to jednak szkoleniowych, ale to jest po prostu taki pakiet na start, można to umownie nazwać w cudzysłowie kursem. To są przede wszystkim tutaj w temacie dzisiejszego webinaru, to jest część Adriana poświęcona wycenie spółek metodą DCF. W końcu przestaniesz chodzić po omacku. Jak ja zaczynałem, nie miałem pojęcia w ogóle o metodach wycen. Co mi się wydawało, co było modne, to kupowałem i przypłaciłem to stratami. Chociażby Electrim, mój nieszczęsny, pierwsza inwestycja i duża, duża wtopa. No teraz dzięki wycenom Adriana wiemy, na czym stoimy, jaki jest potencjał spółki, a być może już, jeżeli go nie ma, jeżeli właśnie wycena wychodzi poniżej rynku, tak się często zdarza, tak? No to jest dla nas sygnał, żeby wychodzić ze spółki albo żeby w taką inwestycję po prostu nie wchodzić, żeby unikać ryzyka straty przede wszystkim. Moja część jest złożona z 6 webinarów, podczas których przedstawiam tę analizę makro w pigułce, ale przede wszystkim pokazuję, na co zwracać uwagę, a co można sobie darować zupełnie, czyli taki filtr na wstępie otrzymujecie, bo jednak inwestorzy są zasypywani, przytłoczeni mnogością teraz różnych informacji, różnych analiz. Tak na dobrą sprawę najważniejsze dane, no to tam można wymienić na palcach jednej ręki w miesiącu, tak? Więc na dobrą sprawę dwie dane w tej chwili są takie kluczowe, o tym właśnie w tym webinarze. Cykle koniunkturalne w polskiej światowej gospodarce, warto wiedzieć, gdzie jesteśmy. Analogicznie, tak jak z wyceną Adriana, tak samo te cykle się powtarzają, tak jak w przyrodzie jest zima, wiosna, lato, jesień, tak jak też w inwestycjach są cykle Kicina, Kondratiewa, taki dekadowy cykl, więc warto wiedzieć, gdzie jesteśmy. Tutaj nie ma oczywiście, nie ma tak zwanej apteki, tutaj nie jesteśmy w stanie określić idealnie, tak, że jesteśmy, nie wiem, kilka miesięcy od górki, ale mniej więcej, no ja wychodzę z założenia, lepiej jest mylić się trochę lub nawet bardzo, ale niż nie wiedzieć w ogóle, tak? Niż błądzić jak dziecko we mgle.
Wskaźniki, które mają szczególne znaczenie dla polskiej giełdy. Analiza Intermarket to taki konik mój, taka specjalność i tutaj mogę się pochwalić, że jestem wynalazcą własnego wskaźnika autorskiego, który modyfikuje dość rzadko, on przechodził pewne modyfikacje, ale tak na dobrą sprawę jest w niezmienionym takim podstawowym kształcie od kilku lat i jest takim wsparciem dla mnie przy zarządzaniu kapitałem. Jak jest wysoko ten wskaźnik, no to są te postawy ofensywne. Teraz na przykład jest taka bardzo ofensywna postawa, no to ten kapitał można większy alokować na giełdzie, znaczy przynajmniej ja tak podchodzę do tego, a jak jest mniejszy odczyt, niższy wskaźnika w strefach defensywnych, no to trzeba uważać, lepiej mieć gotówkę w odwodzie. Także ja go stosuję, to nie znaczy, że tutaj każdy inwestor musi się stosować do takich wytycznych, takiego swojego stricte systemu, ale też lepiej mieć system niż go nie mieć, cytując kolejnego klasyka. Wybór idealnej spółki do portfela długoterminowego to są moje kryteria selekcji spółek, inwestowanie w dywidendy z myślą o zabezpieczeniu swojej emerytury, strategia spekulacji w portfelu agresywnym, krótkoterminowym. To też jest ciekawe, że łączę te szkoły, zarówno taką inwestowania długoterminowego, jak też od kilku lat i to też na prośbę inwestorów, na prośbę społeczności też prowadzę taki bardziej agresywny portfel. No i w końcu tutaj domena Pawła Kuzjego Kuźmy, czyli dwa moduły szkoleniowe z analizy technicznej. Co otrzymujesz w ramach Mastermind'a naszego? No to jest półroczny program, podczas którego co tydzień jest webinar na żywo. Czyli co tydzień masz spotkanie z nami, z sesją pytań, ale też z jakimś innym tematem. No i to jest 24 webinary, no bo jest 6 miesięcy, po 4 w miesiącu spotkania. I tutaj wymienione Adriana, są 4 z wycenami spółek po wynikach za obecny rok, za 2023. Przypomnę, że program rusza od stycznia, kończy się z końcem czerwca. 3 webinary Adriana, wyceny spółek za pierwszy kwartał, wyceny spółek 7 webinarów, już takie dowolne, też IPO, na przykład Murapol, to teraz też uczestnicy Mastermind'a mieli taką osobną analizę poświęconą tylko i wyłącznie Murapolowi. Cykle koniunkturalne, jeden webinar mój. Omówienie sytuacji na rynku również jeden i też ja przedstawiam spółki, które są dopiero w drodze na giełdę, które prowadzą emisję pre-IPO i przedstawiamy takie spółki. Jest możliwość właśnie zainwestowania w tego typu podmioty przed jeszcze wejściem na giełdę, no co też wiąże się z tym, że jest wycena atrakcyjna, niższa. Były takie oferty na wyłączność dla naszej społeczności, no, chociażby Noctiluca, która ostatnią rundę właściwie zamknęła z sukcesem, no dzięki naszej społeczności long term, tam nikt poza naszego grona nie był zaproszony, no i inwestorzy byli bardzo zadowoleni, zysk do dzisiaj to kilkaset procent na tym podmiocie. Oczywiście nie każdy podmiot tak się udaje jak wspomniana Noctiluca, ale tutaj godne podkreślenia, że właśnie przyczyniliśmy się też między innymi do sukcesu tej spółki w wymiarze giełdowym. 6 webinarów również Pawła Kuzjego Kuźmy, to jest taki cykl już bardzo, bardzo chwalony, cieszy się popularnością wśród uczestników spółki ciekawe technicznie i to praktycznie jest taka sesja Q&A, gdzie Paweł pokazuje kilka swoich typów, ale też komentuje, analizuje spółki proponowane przez uczestników programu. Otrzymujesz też gotowe wyceny DCF i to jest baza od razu, wraz z przystąpieniem do programu 100 wycen, WIG20, MWIG40, SWIG80, inne płynne z GPW i New Connect, wyceny są dostępne na zamkniętym forum, również Mastermind, mamy takie zamknięte forum, gdzie jak coś umknie, bo wiadomo, na mailach to gdzieś tam może umknąć, gdzieś się zgubić, zaginąć, a jak ktoś ma zaległe kilka spotkań, no to te wszystkie materiały, wideo, wyceny Adriana, to wszystko można znaleźć na forum Mastermind. W przypadku braku wyceny konkretnej spółki, wycena dokonywana jest na życzenie, można poprosić o taką wycenę na forum albo napisać maila do Adriana.
Oferty pre-IPO, no to wspominałem, są to prywatne emisje akcji kierowane do wąskiej grupy, do 149 inwestorów max. Nie przekraczamy takiej grupy u nas inwestorów, więc zdarzają się właśnie takie na wyłączność dla nas, lub też po prostu spółka sobie odhacza tę liczbę uczestników Masterminda do tych 149 ustawowych, gdzie zgodnie z przepisami można adresować do 149 osób max. Dotyczą spółek, które są w drodze na giełdę. Najczęściej w okresie jednego roku do dwóch lat od tej prywatnej emisji pre-IPO, więc tutaj trzeba być czasami cierpliwym. To mogą być nawet dwa lata od zainwestowania, natomiast no, stopy zwrotu są dosyć spore, jeżeli się trafi na ciekawy temat, tak jak Noctiluca czy spółki gamingowe, gdzie ja brałem osobiście udział we wcześniejszych latach, to były stopy zwrotu rzędu właśnie 200, 300, nawet 400%. Starward Industries, ja wiem, że zawiódł podmiot już po premierze, ale jako pre-IPO byłem bardzo zadowolony, bo wchodziłem po 20 zł, a spokojnie można było wyjść ponad 100 zł na giełdzie. Także wiadomo, wszystko się nie udaje, ale jak już się uda jakiś debiut, to naprawdę można sporo zarobić, więcej niż na giełdzie, prowadząc swój portfel. Osobiste konsultacje to jest ogromna wartość dodana, gdzie przez godzinę można omawiać swój portfel, omawiać wycenę DCF z Adrianem, analizę techniczną z Pawłem. Mogą się odbywać przez Skype, telefon komórkowy, Google Meet, tutaj dowolność ogromna jest, także jest taka możliwość również osobistych konsultacji. No i takim zwieńczeniem każdej edycji naszego programu Long Term Mastermind są kolacje uczestników naszego programu z prezesami spółek. Do tej pory mieliśmy właśnie prezesów tutaj 11bit, Playway, Warsaw Game Studio, Vigo, Pure Biologic, Creepyjar, Enjoy Studio, to jest spółka, która jeszcze nie weszła na giełdę, Enterer, BioCeltics, Mobruk, ostatnio DataWalki, Medicine Sonic jeszcze nie jest na giełdzie, też w drodze dopiero. No i teraz podsumujmy te wszystkie użyteczności, które otrzymujesz w ramach programu Mastermind. 13 webinarów szkoleniowych, ten pakiet na start, nazwijmy go te 13 godzin, tutaj nawet licząc po stawce, że to jest za jeden webinar 150 zł, to taki kurs by kosztował pewnie rynkowo prawie 3000 zł, 2925 żeśmy tutaj go wycenili. 24 webinary na żywo, też stawka 150 zł, nie zmieniamy tego już od ładnych pewnie dwóch lat, a powinniśmy jakiś tutaj wskaźnik inflacyjny uwzględnić. No ale dobra, niech będzie 150 zł, 5400 zł. Tak na dobrą sprawę to powinno kosztować. Dostęp do bazy 100 wycen 3000 zł. Dostęp do ofert pre-IPO 3000 zł. Konsultacje z Pawłem i Adrianem. No, wyobraźcie sobie, no, prawnik, lekarz, no to jest minimum 200 za godzinę konsultacji, więc trzeba liczyć te 24 tygodnie 4800 zł. No i kolacja z VIP-em, tylko że to jest na nasz koszt oczywiście, tak? To jest już pokryte, no ale tutaj można ją wycenić na 1000 zł. To jest spotkanie networking z innymi inwestorami, z prezesami, z zarządem spółek. Ale my nie chcemy tych 20 tysięcy, absolutnie. Tu jest oferta specjalna, cały pakiet można uzyskać za 30% tej wartości, którą przed chwilą przedstawiłem, czyli 5970 zł. Propozycję mamy dla Was ważną do piątku, do najbliższego tego piątku, 8 grudnia. I to jest pakiet Giga VIP za 5970, czyli ze wszystkim, prawda? Z kolacją VIP, z konsultacjami z Adrianem i z Pawłem, 24 webinary na żywo i ten pakiet szkoleniowy, ale można też tańszy Mega VIP bez kolacji. Jeżeli nie chcesz się spotkać z nami, nie zależy Ci na networkingu, na fajnej kolacji, na takim fajnym wydarzeniu, no to można zamówić Mega VIP za 4957 zł. To są ceny brutto, faktura VAT oczywiście, jak najbardziej. Platinum to jest pakiet bez
kolacji VIP i bez dodatkowych konsultacji. Przepraszam, giga VIP to jest z 10 dodatkowymi konsultacjami. Przepraszam, wprowadziłem w błąd. Mega VIP to jest program z kolacją, ale bez tych dodatkowych 10 konsultacji. Platinum z kolei to jest bez 10 dodatkowych konsultacji, tylko jednotygodniowo na przemian raz z Adrianem, z Pawłem i bez kolacji 4357 zł. Gold, podstawowy taki pakiet z kursem podstawowym w postaci 13 nagrań wideo i z tymi 24 webinariami, spotkaniami online, najczęściej w środę o 20:00. Jest potem wideo od razu dostępne, które wysyłamy na maila do ciebie i również na forum VIP jest dostęp do tego webinarium, dostęp do bazy 100 wycen, dostęp do tych ofert pre-IPO, gdzie na wczesnym etapie można w ciekawe podmioty wejść, dostęp do forum VIP. A jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko takim, nazwijmy to, kursem podstawowym, chce obejrzeć nagrane 13 webinarów szkoleniowych, no to jest 957 zł za taki podstawowy pakiet Silver. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym programem, no to już teraz nawet może skorzystać, wejść na stronę mastermind.longtermvip.pl. To są ceny brutto, tak jak mówiłem, faktura VAT 23%, szkolenie z finansów przedsiębiorstw. I tutaj jest oferta też ciekawa dla was, ponieważ jeżeli przyłączysz się dzisiaj czy jutro, powiedzmy do tej 19:30, no to w naturalny sposób będziesz miał dostęp już na pierwszy webinar w środę prowadzony przez Adriana z wycenami spółek za trzeci kwartał i potem cały grudzień masz gratis, czyli otrzymujesz cały miesiąc uczestnictwa bonusowo. Czyli bardzo, bardzo ciekawa propozycja do piątku, ale warto też mieć już wstęp na ten webinar, dostęp do webinaru jutrzejszego o 20:00 Adrian, wyceny ciekawych spółek za trzeci kwartał. No i potem zgodnie z harmonogramem 13 grudnia Paweł przeprowadzi webinar spółki ciekawe technicznie, 20:00 Adrian, przed świętami, no i już po świętach Adrian Przybylski, wyceny spółek, także cały miesiąc jest jako bonus dla zainteresowanych osób. Kolejny bonus to abonament long term, czyli ten podstawowy abonament naszego portalu. Pakiet Silver otrzymuje 1 miesiąc gratis, pakiet Gold 1,5 roku, czyli równolegle z programem Mastermind będziesz miał dostęp do long term, do mojego portfela długoterminowego, tego agresywnego, spółki prozrostowe tygodnia, dostęp do forum, plus cotygodniowe omówienie rynku w piątek, to też taka nowość. Oprócz tego analiza techniczna i fundamentalna na życzenie. Nasi analitycy na bieżąco, codziennie wykonują takie analizy na życzenie naszych subskrybentów. Pakiet Platinum 9 miesięcy abonamentu long term, pakiet Mega VIP rok abonamentu long term, w końcu Giga VIP aż 15 miesięcy abonamentu long term w cenie Mastermind, w cenie naszego programu. Dostęp do archiwalnych webinarów oczywiście od 1 lipca 2020 roku, dostęp jest nieograniczony czasowo. No jeśli Mastermind to co? No to studia podyplomowe też kosztują, MBA 30 tysięcy, teraz pewnie wiele jest droższych programów, studia podyplomowe 6 tysięcy, Mastermind to jest od 2 do 6 tysięcy i też chcemy podkreślić, że na studiach jednak to nie praktycy rynku uczą. Spróbujcie się zapytać profesora, doktoranta o wycenę spółki albo jakiś typ inwestycyjny. Pewnie zmieni temat od razu, albo powie, że albo wzrośnie, albo spadnie. Pamiętam mojego profesora, właśnie też podobnie podchodził. Nauka metodą prób i błędów. No ja tak czyniłem na początku mojej kariery. Nie polecam, nabiłem sobie wiele guzów, straciłem dużo kasy na początku. To jest nieuniknione, tak? I bo po prostu nie było takiego programu wtedy. Ja bym dużo dał, żeby móc być uczestnikiem programu Mastermind na początku mojej drogi giełdowej, wręcz zazdroszczę właśnie inwestorom, którzy teraz rozpoczynają swoją przygodę inwestycyjną i mogą dołączyć do programu takiego jak Long Term Mastermind.
Też pomyślcie sobie, 10 tysięcy zainwestowane, strata 20%, co jest nieuniknione na początku i utrata kapitału 2 tysiące. Zamiast tego można mieć Gold, program Long Term Mastermind, który uchroni. Też, to też w ten sposób trzeba patrzeć, że taki program może uchronić was przed stratą kilkudziesięciu tysięcy, żeby nie, zamiast zrobić głupotę, to skonsultuję się z Adrianem, z Pawłem i być może uchronią ciebie przed, znaczy jest duże prawdopodobieństwo, że uchronią cię przed popełnieniem jakichś kardynalnych błędów. Pamiętaj, jedna błędna decyzja, jak stracisz 50% na jakimś walorze, to potem 100% trzeba, żebyś odrobił to, żebyś wyszedł zupełnie na zero. O tym ludzie zupełnie nie pamiętają, nawet nie są świadomi, nie chcą nawet o tym słyszeć, tak? Bo są tak zaślepieni niekiedy jakąś swoją inwestycją. Okej, to podsumowanie tej oferty znajdziesz na Long Term Mastermind, na stronie mastermind.longtermvip.pl. A teraz już, żeby nie przedłużać, oddaję głos Adrianowi i w końcu to, na co czekacie, wyceny obiecanych spółek. Adrian, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo, że prezentuję swój ekran i wyceniamy. Jest. Tak, pierwsza spółka Granewia, czyli Famur. Tutaj pobierzemy sobie dane dla tej spółki. Zaraz te dane omówię i zrobimy wycenę. Tutaj dalej głównym źródłem przychodów i zysków jest ta część famurowa, czyli produkcja maszyn górniczych. Ta część związana z fotowoltaiką i elektromobilnością generuje, no, w sumie nawet straty minimalne. No i ta spółka w sumie w ciągu ostatnich kwartałów tutaj mocno poprawia swoje zyski, więc plus powinien być potencjał na wycenie, więc jest to w sumie taka spółka, którą się warto zainteresować. Zaraz jeszcze dokładnie zobaczymy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o pozostałe przychody, pozostałe koszty operacyjne, to trzeba je brać pod uwagę. To są głównie koszty napraw gwarancyjnych, więc w przypadku pozostałych przychodów operacyjnych to są jakieś odszkodowania, które spółka otrzymała. Jak spółka jakieś odszkodowania zapłaciła, to są pozostałe koszty operacyjne, czyli to nie są zdarzenia jednorazowe. Te pozostałe koszty, przychody, pozostałe koszty operacyjne, one się powtarzają co roku i też warto zwrócić uwagę, że jest więcej tych pozostałych kosztów operacyjnych niż pozostałych przychodów operacyjnych. Także to tak wygląda. No, najlepszy był rok 2019 dla spółki, potem było trochę kilka lat gorszych i teraz powoli spółka wraca do tego poziomu z roku 2019. Tutaj jeszcze sobie zerkniemy dane kwartalne, jak to wygląda. Widać, że rosną mocno przychody. Rok do roku o kilkadziesiąt procent. Tak naprawdę, jeśli chodzi o marże, to te marże też się poprawiają. Z tego zaraz sprawdzimy. No tak, to pierwszy, drugi kwartał trochę niższe, wcześniej kwartale trochę wyższe te marże, ale też te zyski są coraz większe, więc to też jest dość istotne rok do roku, tak, bo często jak spadają zyski rok do roku, to potem jest problem, bo wtedy te spółki nie chcą rosnąć, że nadal jest spółka niedowartościowana, spadają zyski rok do roku, to jest problem, bo po prostu inwestorzy się boją spadku zysków, że ten spadek zysków będzie kontynuowany i to powoduje, że nawet jak jest spółka niedowartościowana, to ona po prostu nie rośnie. Tutaj jakby i rosną przychody, i rosną zyski, po prostu no, perspektywy są dobre na czwarty kwartał i na przyszły rok, więc spółka jest perspektywiczna. Myślę, że czwarty kwartał można przyjąć tak, jak jest, dla bezpieczeństwa. Dobrze jednak być ostrożnym. Zresztą potem możemy sobie zrobić jeszcze taką wycenę bardziej wzrostową. Na razie sobie będziemy bazowali na tym, co jest.
Już linkuję dane. Tutaj zysk operacyjny. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to one są trochę wyższe niż amortyzacja. Tu widać, że to jest gdzieś no nawet 300 milionów złotych w tym roku może być. Przy amortyzacji na poziomie 200 milionów złotych. Wcześniej widzę, że to było bardziej zbliżone, tak? Amortyzacja była mniej więcej taka sama jak nakłady inwestycyjne. Także tutaj w tym roku by trzeba było się wpisać 300 milionów złotych nakładów inwestycyjnych przy amortyzacji na poziomie. Około 200 milionów złotych. Tak, bo tych nakładów będzie. No więcej może być, 316. To zrobimy tak dokładnie, że po prostu. Chwilka. To jest CapEx. O, mamy. Natomiast myślę, że w przyszłym roku to powinno gdzieś tam się wyrównać. Zresztą tu nie ma dużej różnicy, bo w kolejnych latach to mniej więcej wychodzi podobnie. Także wycena spółki jest 4,67 zł za jedną akcję. Jakbyśmy wyrównali amortyzację i CapEx, no to mamy 4,76, więc tak naprawdę tutaj się wiele nie zmienia. Akcje są po 3,40 zł na rynku. No i potencjał zawsze w procentach należy liczyć. Potencjał wzrostu na poziomie 40%, czyli całkiem ok. Wzrostu. Tutaj warto też zaznaczyć, że spółka jest płynna, więc to też jest plus, że nie ma problemu z wyjściem, nie ma problemu z wyjściem. Jeśli chodzi o taką wycenę właśnie na plus, żeby zrobić z uwzględnieniem wzrostu zysków, to trzeba po prostu policzyć po prostu ten czwarty kwartał, zakładając dalszy wzrost przychodów o 20%. No i marżę powiedzmy taką samą jak w roku poprzednim możemy przyjąć. To nam daje poziom zysku trochę wyższy niż rok, niż to co liczyliśmy. Zaraz to wrzucę do wyceny i będziemy wiedzieć. No taki waren bardziej wzrostowy. O, to jest 4,80, więc niewielka różnica. Więc tak naprawdę praktycznie ta sama cena. To też są wyższe przychody, tym wyższe nakłady na kapitał obrotowy. Bo w wersji standardowej jest 300 milionów, w tej wersji bardziej wzrostowej 400 milionów, dlatego też te wyceny są w miarę podobne. Ale tak bezpieczna wycena dla Famuru to jest. No 4,80, tak? 4,76 wychodzi Famur i potencjał to jest 40% od ceny Ganeda, tak? Od ceny rynkowej obecnej. Piszemy sobie kolejna spółka Delco. Spółka działa w branży hurtownia chemiczna. Swego czasu poporna była przy COVID-zie, natomiast w sumie największe zyski generuje obecnie. Tutaj 21, drugi rok, 22, 23. Także tutaj gdzieś tam obecnie jest widoczny ten mocny wzrost przychodów, mocny wzrost zysków.
Jeszcze można zerknąć na przepływ operacyjny, zaraz zerkniemy na przepływ operacyjny. Jak to wygląda? Czyli na ilość generowanej gotówki. Spółka tutaj generuje 50 milionów zysku ze sprzedaży rocznej, 50 milionów zysku operacyjnego. Widać, że te przepływy operacyjne też są na poziomie 50 milionów. Tutaj są płatności z tytułu umów leasingu, więc to minimalnie te przepływy zawyża, ale i tak jest to dość, ta wartość jest jakby akceptowalna, tak? Jakbyśmy nawet przepływów operacyjnych, ten leasing zawyża amortyzację. Znaczy, to chodzi o standard MSC w 16, jakby zawyża amortyzację i też zawyża przepływy. Nawet jakbyśmy odjęli te płatności z tytułu leasingu i byśmy te przepływy oczyścili, to i tak jest powiedzmy około 400 milionów do tych przepływów, a zysku około 50 milionów, więc jest jak najbardziej akceptowalne tutaj, więc te zyski są pokryte gotówką, nie są to zyski papierowe. No i już analizujemy, spółka ma przesunięty rok obrotowy, ale to nie jest problem, widać, że tutaj mocne wzrosty przychodów, mocne wzrosty zysków są już od kilku kwartałów. Dynamika na poziomie kilkunastu procent, jeśli chodzi o marże, to te marże też są dość wysoki, już sprawdzamy, jak to wygląda. Są wyższe przede wszystkim rok do roku, więc to jest w pierwszym kwartale minimalnie marża spadła, ale zysk jest tam powiedzmy na poziomie zysku ze sprzedaży trochę większy, na poziomie zysku operacyjnego minimalnie mniejszy. Trochę też było więcej kosztów finansowych i na poziomie netto trochę spadł. To jest inny problem, ale ogólnie tutaj ten zysk z podstawowej działalności, zysk ze sprzedaży wzrósł minimalnie, więc cały czas jest to spółka warta uwagi. No i sprawdzimy sobie, jak to wygląda na wycenie. 32 zł. Jeśli chodzi o płynność, to spółka jest płynna, nie jest konieczne wprowadzanie korekty z tytułu niskich obrotów. Jak spółka ma niskie obroty, trzeba tego 3 punkty procentowe zwiększyć koszt kapitału własnego, wtedy wycena wychodzi 25 zł, ale spółka jest w miarę, płynna tam z tego, co patrzyłem, więc spokojnie nie trzeba tego robić. No płynna, czyli tam powyżej 100 tysięcy na sesję musi być obrotu średniego, najlepiej jak mediana jest powyżej 100 tysięcy dziennie. Cena to jest 11 zł na rynku. I mamy wtedy potencjał wzrostu na poziomie 200%, prawie 190%, więc warto tą spółkę śledzić. Jeszcze można zrobić jaką symulację, na przykład co by było, gdyby były niższe zyski w przypadku tej spółki. To był bardzo dobry czwarty kwartał, więc to też nie wiadomo, czy on do końca zostanie powtórzony. Można na przykład założyć, że spółka powiedzmy zrobi te 30 milionów, tak? No bo tam powiedzmy 7-8 milionów robi kwartalnie, czyli tak 30 milionów rocznie. Wtedy możemy sobie zrobić drugi wariant. Całe było, jak zyski będą niższe. Jednak to wtedy ta wycena byłaby na poziomie tam 17 zł, czyli tak wyżej niż obecny poziom. Czyli wtedy spółka nie powinna za bardzo spadać. To jest jakby istotne, że powiedzmy, jeśli nie poszłaby w górę, to z drugiej strony nie powinna za bardzo spadać, bo ona jest bardzo mocno niedowartościowana, nawet jeśli by te zyski były niższe niż ten oszacowany poziom 50 milionów złotych, gdyby to jednak było około 30 milionów złotych rocznie. Więc warto spółkę śledzić, bo tutaj no ma duży potencjał wzrostu, znaczy, i może być tak, że wiadomo, to,
taki wzrost często rozłożony w czasie, ale może być tak, że powiedzmy w horyzoncie roku czy trochę dłużej, no ona dojdzie tutaj do wskazanego poziomu. To jeśli chodzi o Delco. No i ostatnia spółka to Torpol. Spółka z branży budowlanej dokładnie działa w segmencie kolejowym. Gumy tutaj wykonuje zlecenia dla PKP. Tam w pewnym momencie była taka wizja, że ona będzie robić zlecenia pod CPK. No nie wiadomo, czy ten CPK powstanie. No na razie robi zlecenia dla PKP. Dość ciekawa sytuacja tutaj w spółce. Od no tam właśnie na ten rok mocno wzrosły przychody, ale ogólnie przychody malały. Tam powiedzmy do 2022 roku, a zyski rosły, bo po prostu mieli rentowne kontrakty, tak? I w sumie przychody malały z 1,5 miliarda do 1,1 miliarda, a zysk wzrósł z 50 milionów do ponad 200 milionów złotych. No obecnie już takiej rentowności nie będzie, bo te kontrakty są, te kontrakty już nie mają aż takiej wysokiej rentowności. Tutaj te dane, które są, to wskazują na jakiś poziom około 20 milionów zysku kwartalnego i to jest takie bezpieczne założenie. No tutaj czwarty kwartał był zawsze dużo lepszy od poprzednich kwartałów. Na przykład 60 milionów wygenerowano w ostatnim kwartale 2021 roku zysku, w czwartym kwartale 2022 wygenerowano 100 milionów zysku. Ja bym raczej traktował, że to będzie podobne zyski, jak było wcześniej, jak było w trzecim kwartale. Zresztą tam też zarząd na konferencji wynikowej wspominał, że raczej to, co jest, zostanie utrzymane, czyli jakby czwarty kwartał będzie zbliżony do trzeciego, przychody trochę spadają, zyski też, ale tak jak mówię, tutaj ten 22 był rekordowy i tutaj rynek ma tą świadomość. Więc spółka jest niedowartościowana, dlatego też warto się nią zainteresować. Te marże też to trochę się obniżyły, tak? Bo tutaj jeśli chodzi o marże zysku brutto ze sprzedaży, który uwzględnia tylko koszty produkcyjne, no to była ta marża na poziomie 14%, tam nawet do 30% dochodziła, teraz jest to około tam powiedzmy kilkunastu procent, tak? Ta marża uwzględnia tylko koszty produkcyjne. No, nie uwzględnia kosztów sprzedaży, nie uwzględnia kosztów zarządu. Momencik. Które nie są duże, koszty zarządu są na poziomie 10 milionów kwartalnie, więc one są dość stabilne. No i tutaj zaraz sobie gdzieś tam policzymy, jak to wygląda obecnie i też ewentualnie na przyszły rok, jak to powiedzmy może wyglądać. To mamy około 1 miliard przychodu, no i zysk powiedzmy będzie tam niecałe 100 milionów złotych, taki no 90 milionów złotych, to jest taki scenariusz wyjściowy, dość bezpieczny. I zobaczymy, jak to wygląda. Nawet NDC, jeśli chodzi o gotówkę, to spółka ma dużo gotówki z tytułu kaucji, które dostaje. Najbezpieczniej jest to wyzerować na szybko, a zrobimy sobie jeszcze wariant dokładniejszy, gdzie będzie po prostu tutaj dokładnie wyliczone saldo gotówki, także to taki wariant na szybko, że po prostu zerujemy kwestię gotówki, kwestię długu, no i podstawiamy sobie te dane, które tutaj oszacowałem. No i mamy wycenę na poziomie 30 zł. Obecnie kurs jest na poziomie 23 zł, chyba 65 groszy, więc potencjał to będzie no około 30%. Jeszcze, okay. Jeśli chodzi o przychody na
na przyszły rok, to tutaj spółka zapowiadała, że może nawet to oczyszcza gotówka, a zaraz jeszcze przejdę do prognoz, bo to będzie bardziej takie miarodajne. W sprawozdaniu Torpolu to będzie wykazane jako zobowiązania z tytułu umów z klientami w pasywach. Tak, odejmujemy kredyty i pożyczki. Teraz tak, zobowiązania z tytułu kwot zatrzymanych i jeszcze zobowiązania z tytułu umów z klientami, to są ogólnie kaucje i te kaucje powodują, że to saldo gotówki jest też tak wysokie, bo spółka w tym momencie ma 400 milionów gotówki, a kapitalizacja jest 500 milionów, no to z tego wynika, że bardzo mała różnica jest. Można byłoby sądzić, że kapitalizacja to jest, czyli wartość rynkowa to jest trochę więcej niż gotówka, a to głównie, znaczy to wysokie saldo gotówki wynika z tego, że po prostu są te kaucje, które spółka otrzymuje przy kontraktach, więc tak naprawdę dług mamy oszacowany, jeśli chodzi o gotówkę, to też 400 milionów złotych, od tego trzeba odjąć oprocentowane kredyty i pożyczki. Leasingu nie trzeba, kwoty zatrzymane, zobowiązania z tyłu kwot zatrzymanych, to samo z zobowiązań długoterminowych i tutaj zobowiązania z tyłu umów z klientami. No i $218 milionów zostaje. Da, to jeszcze kredyty pożyczki, ok, to jest tutaj, czyli dług jest 21 milionów, a to jest 17 milionów, to tu usuniemy dług, tak, bo dług widnieje, więc tylko oprocentowany, czyli bankowy, 17 milionów długoterminowy, 4 miliony krótkoterminowy, no i teraz tylko te odejmujemy, tylko te zobowiązania z tytułu kwot zatrzymanych i zobowiązania z tytułu umów z klientami. Dobra, czyli 235 milionów jest takiej oczyszczonej gotówki, dług 21 milionów, gotówka 235 milionów, i tu mamy wycenę na poziomie 39,67 zł. I to jest już taka wycena, która jest, no, powiedzmy, dokładniejsza, która uwzględnia faktyczne saldo gotówki takiej operacyjnej podstawowej, którą ma spółka i, no i długu bankowego, tak? Więc to jeśli chodzi o Torpol. Jeśli chodzi o przychody, plan na przyszły rok, to tam była mowa o 1,2 mld przychodów. Tutaj dużo zależy od tego, jaka będzie rentowność, bo tutaj obecnie spółka w pierwszych trzech kwartałach miała rentowność na poziomie, tak mówię, około tam kilkunastu procent, 14,4, więc to pytanie, czy tą rentowność się uda utrzymać. Jeśli tak, no to byłaby szansa na dalszy wzrost zysku, bo wtedy te koszty to byłoby te koszty to byłoby tam 182 miliony złotych, znaczy zysk minus koszty zarządu to 40 milionów złotych rocznie. Wtedy mamy poziom około 130 milionów złotych, tak? Okay. Czyli 1,2 mld przychodów, 1,1 mld kosztów bezpośrednich i 43 miliony kosztów zarządu.
to jest wtedy 2,24p przy wysokiej marży. Docelowo podobno ta marża jest na poziomie 6% w tej spółce. Natomiast patrząc na rok 24, 5 i 6, więc trzeba ją na bieżąco obserwować. Natomiast tutaj, gdyby się okazało, że faktycznie ta rentowność zostanie utrzymana w przyszłym roku z tego roku, z 23 zostanie utrzymana w 24, no to ta wycena będzie jeszcze trochę wyższa i ona wtedy wyniesie, no już mówię, ile wyniesie, no około 50 zł, tak? Natomiast na ten moment taka wycena jakby w pełni uzasadniona, to jest niecałe 40 zł za akcję. Tak tutaj wspominałem o tej, bo w komentarzu właśnie o długoterminowej rentowności Torpolu właśnie, że to będzie 6%, więc faktycznie jak ta rentowność zacznie spadać, to zyski będą mocno spadać. Tutaj patrzyłem na, było również, znaczy na typy, no, to najczęściej się pojawia XTB, więc kolejną spółką, jaką zrobimy, to zrobimy XTB. Jako spółka na życzenie widzów. Bierzemy dane, spółka od 20 roku generuje dużo wyższe zyski niż wcześniej. No, powodem jest to, że jak jest większa zmienność na rynku kapitałowym, to po prostu jest więcej transakcji, więcej zarabiają na tym jako dom maklerski. No, w przypadku Forexu oni też często grają jakby z klientami, są animatorem tego rynku, że są jakby drugą stroną. A że większość klientów przegrywa, no to wtedy oni zarabiają, więc to zresztą tam były też sprawy, że spółka gra przeciwko klientom, znaczy z opóźnieniem realizuje transakcje i zresztą spółka przegrała te sprawy. To nie tylko oni jako broker forexowy to robią, ale wielu brokerów tak robi forexowych. Jeśli chodzi o same zyski, to się utrzyma na poziomie tam 600-700 milionów złotych rocznie średnio, tutaj z ostatnich kilku lat. Jakbyśmy wzięli te dane, które są obecnie, ten poziom ponad systemu zysku, to jest też problem, że tutaj są bardzo duże wahania, jeśli chodzi o przychody i zyski. Właśnie w ciągu roku tutaj no, z jednej strony można zanotować spadek zysku rok do roku, z drugiej strony też spadają przychody i też jeśli chodzi o zyski, to nawet jest spadek zysku z kwartału do kwartału, więc to też jest trochę poniekąd problem. No ale powiedzmy, że to jest poniekąd powtarzalne. Te zyski, które oni obecnie generują, biorąc pod uwagę, że w sumie od 20 roku co roku spółka ma wysokie zyski i to nam daje wycenę na poziomie, już mówię jaką, daje nam wycenę na poziomie 2, jak jest spółka bardziej ryzykowna, tutaj trzeba wskaźnik dać beta na poziomie 2. I jeśli chodzi o gotówkę i dług, no to spółka nie ma
ma 3 miliardy gotówki, a długu nie ma. Natomiast tutaj z tą gotówką jest tyle problem, że duża część tej gotówki to jest gotówka klientów i w sprawozdaniu dopiero widać, ile faktycznie gotówki spółka ma. Bez uwzględnienia gotówki klientów. W ostatni raport kwartalny trzeba wejść i najechać na kwestię środków pieniężnych. Akurat to jest 13 punkt, 27 strona. No tutaj trzeba przyjechać samemu. 13 punkt, notaty sprawozdania. Mamy kwestię gotówki. Tutaj widać, że na dzień 30 września środki pieniężne klientów to były 2 miliardy złotych, a środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, czyli lokaty własne, to były 1,2 miliarda, czyli tak naprawdę jest 1,2 miliarda gotówki w tej spółce. Dopisujemy. I mamy ten na poziomie 39 zł. Co to, a cena na rynku to jest 34,80, tak? Więc potencjał jest powiedzmy około 10%, na 12. I teraz jak do tego podejść? Ogólnie no tutaj nawet jak te zyski byłyby trochę wyższe, to ta wycena się nie zmieni jakoś diametralnie, więc raczej nie liczyłbym na taki rajd, jak był kiedyś, że ten kurs wzrósł kilkukrotnie w pewnym momencie, bo te zyski musiałyby po prostu dużo mocniej wzrosnąć, a nie wydaje mi się, że ta spółka nagle generowała miliard czy 2 miliardy zysku. Prędzej będą to takie poziomy, jak są obecnie, czyli tam 650 milionów rocznie lub trochę niżej, więc moim zdaniem z takiego punktu no, od strony fundamentalnej spółka kosztuje tyle, ile powinna i potencjał wzrostu jest relatywnie nieduży, bo wynosi 12%. Ja tutaj dziękuję za uwagę i przekazuję głos Pawłowi, który zrobi dla nas analizę techniczną. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jeszcze poprosiłbym Adriana o ekran. Mam nadzieję, że mnie słychać, a za chwilę widać. Nie możesz sobie ustawić, bo ja nie mogę chyba. Już chwileczkę. Widać mnie teraz? O, chyba już wszystko. Tak, widać, wszystko. Wszystko jest, więc witam serdecznie jeszcze raz, a więc w tej chwili przejdziemy do analizy technicznej wykresów spółek, które analizował Adrian, ale też spółki, która została wybrana przez was do analizy. W międzyczasie oczywiście zachęcamy jeszcze do zadawania pytań, na które odpowiemy zaraz po tej sesji technicznej. Przechodząc do analizy technicznej, do pierwszej spółki Grenevia, wiemy, że Adrian wycenił ją w mniej więcej na 40% ten potencjał wzrostu, to byłyby ceny 4,60-70 przy lepszych wynikach jeszcze 4,80, a więc ten pułap tego ruchu jest mniej więcej podobny. I co widzimy? Tutaj mamy jako pierwszy ten interwał czasowy miesięczny, a więc Grenevia w ujęciu miesięcznym wykresowym. Widzimy, że mamy tutaj przedstawione wiele lat wstecz i ta spółka porusza się de facto w trendzie bocznym, w takim bardzo długim, ale jednak trendzie bocznym. I
technika zdaje się tutaj pomagać, można powiedzieć, tej wycenie, gdyż poziomy, jakie na wykresie widzimy, te takie szczytowe ATH, to są poziomy bliżej 7, czy też ostatnie górki z 13 i 18 roku to było bardziej 6,50, a więc jeszcze technicznie mógłby ten ruch wzrostowy, który tak de facto, do czego zaraz przejdę, już się odbywa, mógłby być prowadzony nawet wyżej niż ta wycena. Oczywiście wiemy, że jak to zwykle na rynku bywa, że pod wpływem emocji często te wyceny nawet są przebijane lokalnie, gdzieś tam rynek szuka równowagi dopiero później, a więc to może się potwierdzać, że ten ruch, który się odbywa, może być kontynuowany właśnie do takich poziomów. Oczywiście przypominam, że jest to wykres miesięczny, a więc tego czasu, zanim kurs się tam dotrze, może minąć właśnie na przykład rok i z tym się trzeba liczyć. Natomiast patrząc na wykres miesięczny, widzimy, że tak naprawdę zmiana kierunku nastąpiła z końcem 2020 roku, gdzie tutaj otrzymaliśmy na wykresie takie spore wybicie i później z korektami oczywiście trend cały czas jest prowadzony od tych już kilku lat. Ostatnio, co się tutaj wydarzyło, to widzimy, że ostatnie miesiące wykres Grenewi porusza się w takim, można powiedzieć, krótkoterminowo w trendzie spadkowym i dociera, w ostatnie miesiące docierają do górnego ograniczenia tych spadków, a więc może to być idealne wręcz miejsce przy wybiciu tych poziomów 3,40, może to być idealne miejsce do zajęcia pozycji właśnie pod następną falę wzrostową. Tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na obronę dosyć ładną w październiku tego jakby odbicia od SMA 45, którą tutaj śledzę. Wykres ewidentnie zareagował niejako takim powrotem, czyli taką niezgodą na to, że te ceny są jednak, ta wycena jest za niska. Wcześniej mieliśmy też dosyć istotny sygnał techniczny przecięcia 15, SMA 15 od dołu 45, a więc złoty krzyż, który też może dopomagać, czy też sygnalizować, że trend wzrostowy właściwie dopiero może się rozkręcać, a więc tutaj wykres miesięczny jak najbardziej to potwierdza. Możemy sobie jeszcze zwrócić uwagę na tygodniówkę. Tygodniówka również pokazuje nam, że jeszcze wciąż mieści się w tym trendzie spadkowym krótszego terminu, natomiast tutaj widać, jak walczy w tej chwili rynek też powyżej średnich na tygodniówce o wybicie, o zmianę tego kierunku. Jeżeli ta zmiana nie nastąpi, możliwe jest jeszcze przecena, no i to jakby wydaje się być bardzo dobrą okazją do akumulacji papieru po jeszcze niższych cenach, a więc wtedy ta wycena mogłaby być jeszcze wyższa. Tak więc tak się prezentuje Grenewia, tutaj ta linia, jeszcze dodam, którą poprowadziłem, no to jakby jest to poprowadzona dopiero po dwóch dołkach, a więc to jest tak bardziej orientacyjny trend wzrostowy, który można sobie dopomóc tą linią, prawda, przy zakupie czy przy wybijaniu się z tego trójkąta właśnie w górę w późniejszych ewentualnie tygodniach. Kolejna spółka to spółka Delco, która również w tym takim spojrzeniu długiego terminu jest w trendzie wzrostowym. To cechuje tak naprawdę no, te wszystkie trzy spółki, które wybraliśmy, ten długoterminowy trend wzrostowy, co jest de facto, jak dla mnie przynajmniej, taką wartością nadrzędną, czyli żeby szukać okazji w spółkach, które długoterminowo rosną, bo to one mogą nam w łatwiejszy sposób doprowadzić nas do zysków. Tutaj widzimy, że już
wartość tej linii trendu, którą wyrysowałem na dole, jest większa niż na tej Grenewi, ponieważ poprowadzenie linii przez dwa dołki na przestrzeni kilku dobrych lat generuje również odbicie tutaj. Niedawno, tak, 22 rok, mamy reakcję na tę linię. A więc to już można powiedzieć, że ta linia, linia trendu jest respektowana przez rynek, co może być też dobrą informacją dla nas, jeżeli na przykład korekta, która w tej chwili trwa na Delco, miałaby być kontynuowana, można by wtedy szukać tu, w tym miejscu, w okolicach 9-9,50 momentu jakby idealnego pod obronę trendu wzrostowego. Zobaczmy, jak to się kształtuje na wykresie tygodniowym, bo tutaj na miesięcznym aż tak dobrze ewentualnego wejścia nie widać. Tutaj na co chciałbym zwrócić uwagę, że ta ewentualna korekta w najbliższych tygodniach może jeszcze być, to reakcja po wynikach, czyli ta konsumpcja zysku przez inwestorów, i na razie nie pojawił się jeszcze popyt, więc to może być okazja dla długoterminowców, jakby takie wyczekanie jeszcze do zejścia, tak? Czyli ewentualnie, gdyby się to odbyła korekta. Natomiast też Delco należy pilnować takiej spółki, bo nie zawsze oczywiście ta predykcja się sprawdza, korekty, i gdyby się pojawił coraz mocniejszy popyt i zaczynałoby to wybijać, czy też wracać powyżej średnich, a więc de facto tak powoli negować te świece, no to by coraz mocniej oznaczało, że jednak tej korekty się chyba nie doczekamy i może warto już w ten walor wchodzić na tych nieco wyższych poziomach niż są teraz. Oczywiście tutaj te perspektywy wyceny są dużo, dużo wyższe, a więc tak na dobrą sprawę, nawet gdybyśmy sobie poczekali złotówkę, to niewiele to zmienia, niewiele tracimy w perspektywie takiego dużego wzrostu. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli by się wydarzyła korekta, no to tym lepiej jeszcze dla nas, że gdzieś tu z tych rejonów można by było pod linię trendu właśnie wchodzić, akumulować papier. Możemy sobie jeszcze też sprawdzić na dzienny wykres, bo tutaj też na tym dziennym wykresie, zobaczcie, w ostatnim czasie pojawiły się jakieś obroty na sesji z 4 grudnia i próba odbicia, więc to Delco cały czas walczy w tych rejonach i kto wie, czy właśnie już z tych poziomów nie nastąpi ruch w górę. Ostatnią spółką, którą my wybraliśmy do naszej prezentacji, był Torpol, który również, tak jak wspomniałem na początku, Torpol, który się porusza w trendzie wzrostowym od końcówki 2018 roku tak naprawdę, początek 2019, i ten trend jest jak najbardziej klarowny i tak de facto te końcówki trendów w tych trzech spółkach są, jak zauważyliście, zupełnie inne, więc jakby tym się różnią te spółki. Ten długoterminowy trend jest identyczny, natomiast ostatnie tygodnie czy też miesiące są nieco inne. I na Torpolu to akurat jest tutaj różnica, że nie jesteśmy w korekcie. Torpol od tak naprawdę, no, jak widać, kilku miesięcy już jest cały czas w gazie i szykuje się de facto do wybicia, do dalszego ruchu w górę. A więc tutaj na tym Torpolu można się, patrząc na technikę, no można się spodziewać, że jeszcze wcześniej ten ruch w górę się odbędzie. Torpol ma według wyceny DCF potencjał 39, to oczywiście tam były różne warianty, ale powiedzmy 39 zł. 39 zł jest to powyżej tych, zobaczcie, szczytów z 2006 roku. I być może technicznie w tych rejonach byłyby jakieś problemy, gdzie ta podaż by się uruchomiła, ale tak jak mówię, no, tak jak też mówimy, przecież Adrian tutaj też wspominał, że najważniejsze jest to, żeby już być na tym plusie, tak? Czyli ewentualnie nawet jakieś cofnięcia czy większa podaż w rejonie 32, no to i tak z 23 jest to już spory kawałek,
a też i wycena w tych takich ramach nieco oszczędniejszych, bezpieczniejszych była w okolicach 30 zł, a więc tutaj te rejony by się potwierdzały idealnie. Także tutaj Torpol, właściwie jaki byśmy sobie interwał czasowy nie wzięli, to on jest naprawdę w mocnym, stabilnym trendzie wzrostowym. Jest tutaj ten knocik ze stycznia, który wytycza ten punkt szczytowy 24,15. To są te maksima z tego roku, natomiast one były, jeżeli patrzymy na tygodniowy wykres, to były to tylko knot, a więc tak jakby chwilowe podejście. Zobaczymy, czy w ogóle tutaj podaż zareaguje. Są to właściwie już jesteśmy w tym miejscu, brakuje jeszcze 20-30 groszy, natomiast całość wykresu wygląda mocno, mocno popytowo. I nawet jeżeli byśmy patrzyli na to, że oczywiście spółka, no jak każda spółka idzie, faluje sobie i po jakimś czasie może przejść do korekty, to i tak jako spółka w nieco dłuższy termin wygląda bardzo klarownie i mocno wzrostowo. Przejdziemy w takim razie do XTB, zobaczymy co, jak to się ma, jak się ma wykres tutaj do tego, co Adrian wycenił. Możemy tutaj spojrzeć na wykres miesięczny. Tutaj, jak pamiętacie, Adrian mówił, że spółka od 20 roku zaczęła generować dużo większe zyski. Potwierdza się to na wykresie, widać to idealnie. Ta zmienność, która pojawiła się w latach, w miesiącach covidowych, ona później no jakby zaowocowało to tym, że ten trend na XTB, tak naprawdę długoterminowy trend, jest cały czas mocno wzrostowy. I tutaj również ta spółka długoterminowo może być dalej wzrostowa. Jeżeli spojrzymy na nieco węższy zakres na tygodniówce, co tu się w ostatnim czasie dzieje, to widać, że pojawiły się takie elementy pewnej słabości związane chociażby właśnie z sygnałem sprzedaży na tygodniowym wykresie, gdzie SMA 15 przecięła 45. Zrobił nam się dołek tutaj w okolicach wsparcia w rejonie 29 zł za akcję. Teraz kurs wygląda, jakby zbierał siły na podejście w górę, czyli być może w najbliższym czasie XTB będzie się poruszać po prostu w trendzie bocznym. Jest to całkowicie możliwe, co też by wręcz no idealnie się pokrywało z wyceną, która jest 39, a więc zupełnie ten ruch, patrząc na wykres tygodniowy, jest możliwy. A więc po odbiciu jest konsolidacja kilkutygodniowa, z której technicznie należałoby to wybić w górę. A więc tutaj spore szanse są na to, by przynajmniej w trendzie bocznym w najbliższych tygodniach, miesiącach poruszała się ta spółka. Tak więc to wszystko wygląda to wszystko w ten sposób, że te spółki przede wszystkim, tak jak powiedziałem, są w trendach wzrostowych, a więc tutaj na to trzeba zwracać uwagę i szukać po prostu miejsca po korektach ewentualnych do zajęcia pozycji pod wyceny, które przedstawił fundamentalnie Adrian. To wszystko z mojej strony, dziękuję bardzo, oddaję Adrianowi głos i obraz. Dzięki. Jeśli chodzi o pytania, to są tutaj dwa takie pytania. Pierwsze jest odnośnie IKE, to prosił na maila, to się dokładnie uzastosunkujemy. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to ono było prośba o wycenę Torpolu jeszcze raz przy założeniu 6% marży brutto. I zaraz jeszcze raz taką wycenę przedstawię, więc momencik, zaraz będzie wycena. Jeśli chodzi o Torpol i 6% marży brutto, to już
sobie taką ocenę zrobimy. Wtedy ona byłaby na poziomie. Adrianie, czy nas słyszysz, bo nie widać ekranu twojego. Aha, to nie. Już, przepraszam, nie zaskoczyło. Tak, jeszcze raz przejdę tutaj. O, teraz jest OK. Teraz widać Excela. Torpol 6% marży brutto ze sprzedaży. No przychód mam ten 1,2 miliarda prognozowany na przyszły rok. 94% to są koszty, 6% to jest zysk brutto ze sprzedaży, czyli tam te koszty to jest 1,128 miliona bezpośrednie koszty produkcyjne, ponad 40 milionów kosztów zarządu, zostaje 30 milionów zysku, to podstawiamy do wyceny i mamy wycenę na poziomie 18 zł. Czyli jeśli by Torpol zszedł z 14% marży zysku brutto ze sprzedaży do 6% marży zysku brutto ze sprzedaży, to wycena się obniży do 18 zł w takim skrajnym, no, spadkowym scenariuszu. Dobra. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za uwagę, życzymy miłego wieczoru. Jak byłyby jakieś pytania, to proszę pisać albo na albert.longterm.pl, albo na adrian@longterm.pl. Dziękujemy bardzo za uwagę, miłego wieczoru życzymy, dobranoc.